Dzień dobry, witam wszystkich obecnych i nowo przybyłych. Pozdrawiamy redakcję Echa Dnia za to, że ma 100% obecności. Na pewno ważny powód. W każdym razie już tak na poważnie to mało wiemy na temat naszego przeciwnika, gdyż bez problemu jakieś, mają dużo problemów zdrowotnych i ostatni mecz grali bez dwóch podstawowych przyjmujących, bez Tachta i Puparta. Nie wiemy do końca, czym to było spowodowane, czy kontuzjami, czy chorobami. Nie wiemy, w jakim składzie wyjdą. Także musimy się przygotować na grę czterech przyjmujących, jakimi jest Terzic i Biegun plus Tacht i Pupart. Pamiętamy doskonale mecz, który tam graliśmy. Mecz, który pierwszego seta wygraliśmy, tak? Wysoko. Wygraliśmy wysoko. Później dwa przegraliśmy, później doszło do jakiejś tam konfrontacji na ławce i w tym meczu czwarty i piąty set to była drużyna, którą chciałbym widzieć i wygraliśmy 3-2, także pamiętamy to zdarzenie i mam nadzieję, że wyciągniemy z tego wnioski i w najbliższym meczu zaczniemy grać od samego początku do samego końca agresywnie i z takim zaangażowaniem jak dwa ostatnie sety w Lubinie i jestem przekonany, że tak grając to wygramy ten mecz u siebie za 3 punkty, co pozwoli nam przeskoczyć Lubin w tabeli i wtedy będziemy mieli możliwość utrzymania miejsc 7-8 i gra o 7. miejsce, co by było w sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy w tym sezonie, mam tu na myśli mnóstwo kontuzji, urazów, to byłby bardzo dobry wynik, ale pierwszy krok trzeba zrobić w piątek z Lubinem, który bez wątpienia będzie tutaj drużyną jak zawsze walczącą i chcącą nam utrudnić bardzo zadanie, ale my się nie damy i Lubin pokonamy. Dziękuję. Na pewno będzie to spotkanie drużyn, które przed sezonem chciały wygrać o coś więcej niż o wejście do pierwszej ósemki i też spotkanie drużyn chyba najbardziej okaleczonych kontuzjami kluczowych zawodników. I my i Lubin dosyć długo musieliśmy sobie radzić bez zawodników, którzy o sile naszej i Lubina mieli stanowić. No tak jak już trener wcześniej wspomniał, będzie to w końcu pierwszy mecz, w którym będziemy w komplecie i mam nadzieję, że wykorzystamy atut własnej hali. W drugiej rundzie rzadko mamy tutaj problemy. Liczę na to, że podtrzymamy tą pasę i wygramy z Lubinem za 3 punkty, przeskoczymy ich w tabeli i będziemy na tej długiej prostej do pierwszej ósemki.